Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na architekturę XX wieku i współczesną wpływ miały wszystkie poprzednie epoki. Nowe materiały zastosowane w budownictwie, stal, żelbet, szkło, stają się podstawą poszukiwania nowego wyrazu w architekturze. Programem Bauhausu było stworzenie nowoczesnej architektury, funkcjonalnej, integralnie związanej z innymi dziedzinami sztuki, a także dążenie do jedności estetycznych i technicznych dzieła. Bauhaus wpłynął na kształtowanie się architektury modernistycznej, umocnienie tendencji abstrakcyjnej w sztuce i zreformowanie metod nauczania w szkolnictwie artystycznym. Podstawowe zasady wprowadzone przez Bauhaus – funkcjonalność, znaczenie czynników społecznych, które uważane są za ważniejsze niż wymogi czysto estetyczne, ekologiczne i techniczne, zniesienie podziału pomiędzy artystą, architektem, rzemieślnikiem i przemysłowcem, odkrycie, że zorganizowana przestrzeń wpływa na sposób działania i myślenia ludzi, stąd waga społecznej roli architekta. W projektowaniu należy uwzględnić biologię, socjologię, psychologię, ergonomię. Idea wychowania przez sztukę. Wprowadzanie do formy architektonicznej warunków regionalnych, klimatów, krajobrazów i zwyczajów mieszkańców. Używanie powtarzalnych form, czyli standardowych elementów, prefabrykatów. Potrzeba zespołowości przy pracy projektowej. Art Deco był reakcją na secesję, wyrazem sprzeciwu wobec braku dyscypliny przestrzennej. W okresie Art Deco podjęto się bardziej nowoczesnego projektowania z myślą o funkcji i wpływie przedmiotu na fizyczne i społeczne otoczenie człowieka. Określenie Art Deco zaczęto stosować w celu wyodrębnienia wzornictwa cechującego się kanciastymi i kubistycznymi formami, stosowaniem aluminium, czarnej laki i szkła, zygzakowatych kształtów, które miały kojarzyć się z elektrycznością i radiem, tworzących symbole nowoczesnego świata. W produkcji mebli stosowano drogie materiały takie jak heban makasar, inkrustację kością słoniową, skórę. Minimalizm. Po II wojnie światowej w centralnych dzielnicach miast wyrósł las wieżowców o elewacjach ze szkła. W projektowanych minimalistycznych wnętrzach zestawiane są proste powierzchnie z elementami wytworów produkcji masowej, półki, podstawy stołów, oświetlenie, tworząc styl industrialny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.